Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ostrej Jazdy po Patelniach. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić jajka sadzone na bekonie. Dawno nie było żadnego śniadanka, nie jest to co prawda żadna filozofia, no ale co tam, postanowiłem to uwiecznić. Na patelnię wrzucam najpierw trochę boczku w takich plastrach i go ładnie podsmażam. Boczek już się trochę przysmażył, więc pora na wlanie jajek. Jajka trzeba oczywiście troszeczkę posolić. Następnie ja na moich jajeczkach ułożę sobie tutaj kilka plastrów sera Camembert, takiego pleśniowego, ale może to być równie dobrze każdy inny ser, i posypnę z góry odrobinkę posikanej świeżej papryki chili, żeby temat zaostrzyć. Teraz to przykrywam i smażę przez jakieś 3 minutki. Po 3 minutkach wygląda to tak. Żółteczka płynne, fajne. Serek się roztopił. No cóż, jajka gotowe. Życzę Wam smacznego i za chwilę pokażę Wam, jak to będzie wyglądało na talerzu.